Cześć, dzisiaj będzie o tym, jak uznać bezsilność wobec alkoholu. Więc witajcie moi drodzy, to jest trochę pociągnięcie tematu z wczoraj. Jeżeli nie oglądasz wczorajszego odcinka, czyli yy, Alkoholizm nie bierze jeńców", to bardzo cię zapraszam jeszcze do tego odcinka. Może być po tym, nie ma znaczenia. Ja na ten temat mówiłem sporo, yy, ale pomyślałem, że w tych klinach takich pięciominutowych minutowych warto jednak to poruszyć, bo to też wiecie, wszyscy jesteśmy zabiegani i takie krótkie odcinki, nawet żeby komuś po prostu podesłać taką pigułkę, weź zobacz, jeżeli uznasz, że to jest fajne co gadam, to, to w takiej formie też trzeba. Tym bardziej że na 12 stycznia w codziennych refleksjach czytamy. Myśl przewodnia AA, że jesteśmy w AA. Tym bardziej naturalny wydaje nam się nasz nowy sposób życia. Poprzednie pijackie życie było przeciwne naturze. Obecne trzeźwe to dla nas droga najzdrowsza i najbardziej korzystna. W początkowych latach picia nasze życie nie różniło się tak drastycznie od życia innych ludzi. Gdy jednak bez reszty pogrążaliśmy się w nałogu, zmieniało się ono w chory koszmar. Czy zdaję sobie nareszcie sprawę z tego, że moje naj... Niech dzisiejsze postępowanie poważnie odbiegało od normy. I teraz tak, ja wiem, bo ktoś powie, norma, mają ja, tam normy, normy ustalam, ustalają ludzie. Ne, no. To podobnie jest ogólnie z używkami, przecież, czy papierosy, czy narkotyki, czy nawet te urządzenia, one by można było, też je można podciągnąć pod uzależnienie, jak najbardziej. Ale że mamy społeczną umowę, że to jest ok, no to wszyscy mrużą na to oko, mimo że wiemy, że to jest szkodliwe. Więc z tymi normami to bywa różnie. Natomiast skupmy się na chylaniu. Jeżeli zaczynałeś pić, w wieku, nie wiem, nastu lat, tak jak ja, yy, czy trochę później, to oczywiście to nie jest tak, że jak łyknąłeś, być może wiedziałeś, że wow, to jest coś, yy, ale nie było tak, że od razu, wiesz, spompowany w rowie leżałeś, nie, z flekiem, no sorry, tak, tak to na ogół nie wyglądało. To był proces. I generalnie na początku, nawet jeżeli tego alkoholu było więcej, no to to było to picie towarzyskie, jakieś weekendowe, powoli, powoli, tak jak większość ludzi można pomyśleć, nie, jednak po pewnym czasie, jeżeli jesteś uzależniony i chlałeś coraz więcej, no to odbiegałeś od normy. I dla mnie uderzające było to, ja to miałem w terapii, też już to mówiłem wiele razy, ale dokładnie to, o czym tutaj piszą. Yy, tam było 16 punktów dotyczących objawów uzależnienia. I ja porównałem sam siebie do osoby, która nie pije. To był mój szwagier. Znaczy, pije, ale w sposób kontrolowany na pewno. Bo oczywiście trzeba było najpierw takiego poszukać, nie? Bo dobra, tak pomyśl, kto nie pije. No, no, no nie piją koledzy z terapii. No nie, ale kto nie pije, wiesz jak świna, nie? I sobie myślę, kurde, ciężko, nie? I to, to już w ogóle wiesz, jeżeli w twoim otoczeniu nie ma ludzi, którzy yy, piją w miarę normalnie, to to już jest na pewno bardzo duży znak ostrzegawczy, że chyba z twoim też coś jest nie tak. Natomiast Mówię, dobra, szwager zdarza się, że sobie wypije czasami tam, ale on na pewno nie jest uzależniony. I tak zacząłem jechać, czyli pije rano na kaca, klinuje, czy z rana, wiesz, otworzy oko i browara, żeby walnąć, nie? No mówię, nie no, w życiu, nie? Czy na imprezach chla do końca, kiedy jest ostatnia buta, albo do odcięcia? No nie, też tak nie robi. Czy gromadzi alkohol gdzieś, wiesz, po piwnicach czy coś, nie? No nie, no ma alkohol w barku tam, na, na widoku, nie? no ja nigdy nie miałem specjalnie na widoku, bo zawsze wszystko było wychlane. Nie? Czy pije w ukryciu? I tak sobie myślę, no ja przecież chlałem w ukryciu, nie? a on? No nie, no nie pije w ukryciu. I wiesz, jadę tak przez te punkty i po prostu na te 16 punktów tam było, żaden, absolutnie żaden nie był u niego twierdzący, u mnie był. Nie? I mówię, nie no, kurde, Sylw, jak byś nie kombinował, jak byś nie racjonalizował, jak byś nie okłamywał się, a w tym to też byłem mistrzu. Twoje chlanie normalne nie było. I teraz bardzo cię proszę. To jest taka pigułka wiedzy, żebyś tak na to spojrzał. A jeżeli chcesz temat zgłębić, a jesteś u mnie pierwszy raz na kanale, to zapraszam cię do filmów, z serii Jak przestać pić z playlisty i do kroku pierwszego. A, tam jest cała, całe 12 kroków, też jakby opowiadam o tym. Tyle, kochani. Dajcie znać w komentarzach, jak wyście. Wy doszli do tego, że nie umiecie kontrolować chlania. Jednak jakimś cudem, że jednak wasze zachowanie dość mocno od normy odbiega. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia jutro. Cześć.